Po rozpoznaniu miejsca zdarzenia, po zlokalizowaniu ogniska, koledzy stwierdzili, że nastąpiło zwarcie instalacji elektrycznej. Świadczy o tym miejsce wypalenia i lokalizacja izolacji cieplnej ogniska pożaru. Pożar został na tyle szybko zauważony przez mieszkańców, którzy zresztą sami siebie ewakuowali. W momencie, kiedy jednostki pojawiły się na miejscu, wszyscy już byli poza budynkiem. Nikomu nic się nie stało i tak naprawdę wrócili z powrotem na swoje żądanie powrotu do miejsca. Pożar miał miejsce w zasadzie w jednym pomieszczeniu. Instalacja elektryczna została odłączona, na miejscu była też energetyka, a dowódca działań kazał włączania instalacji elektrycznej do czasu sprawdzenia tej instalacji przez elektryków. W dzisiejszym dniu mamy taki pożar w godzinach wieczornych, gdzie to było wcześniej zauważone, ale gdyby ten pożar zaistniał w godzinach nocnych, to na pewno skutki jego byłyby dużo, dużo większe. W okresie zimowym, tym bardziej na początku okresu zimowego, kiedy ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, że będą ogrzewane mieszkania, trzeba przede wszystkim skorzystać z kominiarzy, żeby przeprowadzili kontrolę kominów, przeczyścili kominy, sprawdzili wentylację. Oczywiście namawiam społeczeństwo nasze obornickie i nie tylko, żeby instalować czujniki czadu.